Witam. Kiedy tylko dowiedziałam się o tym, że na Ukrainie wybuchła wojna, to jak najszybciej napisałam maila do mojej ukraińskiej przyjaciółki, profesor Tamary Choworun. Oczywiście dostałam też odpowiedź, że profesor jest bezpieczna, cała i zdrowa, ale tylko z tego tytułu, że w dalszym ciągu przebywa w Indiach i nie przyjeżdżała na Ukrainę na żaden urlop. A do Indii nie pojechała, uciekając przed wojną tak naprawdę. Bo ostatni raz widziałam się z nią w święta Bożego Narodzenia, a konkretnie w drugi dzień świąt. Tam wymieniłyśmy się prezentami, bardzo miło porozmawiałyśmy o tej całej sytuacji. Już oczywiście z perspektywy ludności ukraińskiej sytuacja nie wyglądała dobrze. Także jeszcze właśnie pooglądałyśmy to, co piszą w Polsce na temat Ukrainy. I tak po prostu starałyśmy się i tak tą atmosferę jakoś rozładowywać, żeby była jednak ona przyjemna, bo w końcu był to czas świąt Bożego Narodzenia. I też, co sobie zachowałam na pamiątkę, to na pewno oryginalne opakowanie produktu ukraińskiego. Właśnie można poznać po tym, że to jest oryginalne opakowanie, ponieważ nie jest to tłumaczone na żaden język, ani wysyłane do innych krajów świata. O, tutaj tak pokażę. To właśnie widać tylko napisy czysto ukraińskie. Oczywiście tak, no, opakowanie jest z firmy Roshen. I to jest też znane u nas w Polsce. Ale jednak nie wszystkie produkty są sprowadzane do Polski czy innych krajów. Ten akurat nie jest, także też bardzo smaczny, nawet może smaczniejszy niż te, które są w Polsce. I pamiętam też, jak pani profesor opowiadała o właścicielu firmy Roshen, czyli jest to też były prezydent Ukrainy, pan Poroszenko. I ten cały skrót, oczywiście nazwy firmy, bierze się od nazwiska pana Poroszenki. I tutaj idąc dalej, to pani profesor od razu po tym spotkaniu pojechała prosto do Indii. A w takim to celu, aby prowadzić zajęcia, takie cykliczne wykłady dla studentów indyjskich, oczywiście w języku angielskim z przedmiotu psychologii. I tutaj na pewno daję sobie obie ręce uciąć, że te wykłady, które przygotowała właśnie pani profesor dla indyjskich studentów, są bardzo ciekawe, bo pani profesor ma ogromną wiedzę z dziedziny psychologii, ale oczywiście nie tylko, bo można porozmawiać z Tamarą Choworun na każdy temat. I co też chciałam powiedzieć, to też jest bardzo miłe, że profesor Tamara Choworun, mimo najwyższego tytułu w szkolnictwie wyższym, wcale się nie wynosi. Jest bardzo otwarta na ludzi, na wszelkie zmiany, prawda? Bardzo nowoczesna. Chociaż wiadomo, nie jest to już osoba najmłodsza, ale ona powiedziała, że nie ma jakiejś tam bariery wiekowej na to, że po prostu nie możemy się już wtedy uczyć, przyswajać nowych wiadomości, nowej wiedzy, że po prostu przestajemy być mobilni. Ona cały czas jest w podróży, rozjazdach. No to tak dla przykład właśnie teraz jest w Indiach. Miała wrócić później z Indii do Polski, bo tak jakby tutaj w Polsce na uczelni prywatnej w Rzeszowie wzięła sobie urlop, żeby poprowadzić te cykliczne zajęcia tam właśnie w Indiach. No i tylko, żeby też oczywiście miała do czego wracać w Kijowie, żeby to jej mieszkanie nie zostało zbombardowane,
A z tego, co słucham i to, co właśnie mnie przeraża, no to po prostu no, są budynki cywilne bombardowane. Także no, ja absolutnie na ten temat nie mówię, nie chcę straszyć profesorki, mojej tutaj oczywiście ulubionej, bez dwóch zdań. I też to, co podziwiam na pewno w Tamarze Haworun, to jest to, że jest też bardzo, bardzo skromnym człowiekiem. I takim właśnie mimo tytułów, który pozostał sobą. I tak może powiem krótko, jak poznałam tą wybitną i wspaniałą profesor. Był to rok 2008. I wtedy zastanawiałam się nad wyborem seminarium, bo zaczynałam pisać pracę magisterską, ale musiałam wybrać seminarium, promotora. No i wybrałam. Akurat odpowiadało mi seminarium, które było interdyscyplinarne, czyli na pograniczu wielu dziedzin naukowych. Ja akurat miałam takie pogranicze psychologii i pedagogiki. Dlatego, skoro ja byłam pedagogiem, bo już miałam licencjat z pedagogiki, to po prostu pani profesor była i jest psychologiem. I dlatego mogła taka praca w ogóle mieć miejsce. Też bardzo ciekawie kierunkowała moją pracę. Pamiętam, jak analizowałam pod kątem psychologicznym rysunki moich dzieci. To też oczywiście wiele wskazówek do tego dała pani profesor. Na pewno też wspólnie tłumaczyłyśmy jeszcze jej nowe artykuły, publikacje, które nie były tłumaczone na język polski ani żaden inny, czyli to były też takie rewolucyjne artykuły. I można powiedzieć, że w ogóle ta tematyka, jaką zajmuje się profesor Tamara Haworun, też jest bardzo na czasie. Często jest też mylona właśnie z LGBT, z tymi całymi ruchami. I może przez taką niewiedzę też niekiedy uczelnie nie chcą współpracować, ale to jest psychologia gender, czyli po prostu. Tak właśnie jak pani profesor cały czas tłumaczyła, że to nie jest tak, że w tym momencie każe się zmieniać komuś płeć na siłę, tylko po prostu, że kobieta może wykonywać też i męskie zawody i na odwrót, mężczyzna może wykonywać kobiece, pozostając tym, kim jest. To taki przykład, że to nie o to chodzi. Ale może nie będziemy się zagłębiać w kwestie takie naukowe, tylko o to tutaj chodzi o samego człowieka, jako pod kątem analizy właśnie ludności ukraińskiej, a w przypadku profesor Tamary Haworun to oczywiście inteligencji ukraińskiej, której jest tam bardzo dużo. Bo sam mąż profesor Tamary Haworun był fizykiem, profesorem fizyki. Tak samo jak i córka ma doktorat z psychologii, ale też jest bezpieczna, bo przebywa w Ameryce razem ze swoją rodziną. I tutaj też, jakby posuwając się dalej, charakteryzując moją przyjaciółkę, taką jedną z najlepszych, to powiem tak. Później ta współpraca też wyglądała bardzo dobrze, bo nawet kiedy już kończyłam tą pracę magisterską, a miała z tego co pamiętam około 200 stron, też nie chcę kłamać, tak mi się wydaje. No bo doktorska praca, no to już pamiętam, że liczyła 400 stron,
Nie liczę tych całych tam właśnie spisów treści. I tutaj, co było też bardzo miłe ze strony pani profesor, a w ogóle się tego nie spodziewałam, profesor Tamara Choworun wnioskowała o wyróżnienie mojej pracy do komisji tutaj takiej egzaminacyjnej. Oczywiście to zostało przyjęte. Ten wniosek został przyjęty. Moja praca magisterska została wyróżniona, ponieważ komisja bez dwóch zdań orzekła, że promotor najlepiej zna swojego seminarzystę czy seminarzystkę i wie, czy należy mu się wyróżnienie, czy jej, czy też nie. I później też było bardzo fajnie, bo ja też zaczęłam pracę na KULUM jako wykładowca akademicki i niejednokrotnie współpracowałam z panią profesor. I też to był taki czas dla mnie wręcz złoty. Pamiętam też, jak na wspólnych konferencjach dyskutowałyśmy, oczywiście na przerwach, na kawę, przerwach takich obiadowych, a później powstawały te wszystkie publikacje pokonferencyjne. Nawet jedną mam teraz przy sobie. Tam też jest zdjęcie oficjalne pani profesor, dlatego że tych nieoficjalnych zdjęć nie będę pokazywać. A tutaj zaraz pokażę. Myślę, że będzie widać. O tutaj jest właśnie zdjęcie. Także te czasy wiem, że już nie wrócą, niestety, bo niektórzy z Państwa wiedzą, którzy się interesowali, że ta filia KULU, cały Wydział Nauk Społecznych, no to przestał funkcjonować. Profesor Chworun pracowała do końca na wydziale. A teraz właśnie, tak jak już wcześniej wspominałam, przeniosła się na Rzeszów. I oczywiście jeszcze tam w Rzeszowie tak się dobrze nie rozeznała, więc jeszcze w Stalowej Woli pomieszkuje, jak jest na miejscu. I co będzie dalej, to zobaczymy. Czas pokaże. Oby to jednak był taki pozytywny los i ta dalsza przyszłość, bo to wszystko, co się teraz dzieje, na pewno tak pozytywnym myśleniem nie napawa. No ale na pewno nie możemy panikować, bo tak jak się uczyłam, panika nic nie daje. Oprócz tego, że jeszcze właśnie niszczy zdrowie nasze, bo my się stresujemy. A to nam prócz stresu, takiego, który wpływa destrukcyjnie, czyli niszcząco na nasze zdrowie, nic nam to nie da. Więc jednak trzeba zachowywać się racjonalnie. Tutaj widać, że jeżeli próbuje się tam z bankomatów wybrać, no to niestety. No, środki są niedostępne, dlatego że ludzie powybierali. Tak samo dzieje się i z paliwem. Też tutaj jest ogólny taki szał. Jeszcze nawet wczoraj widziałam, że korek od dystrybutorów sięgał aż ulicy. Także, ale nawet według tych takich najnowszych rozmów jest powiedziane, że nie będzie można tankować więcej niż tego całego baku. Nie można tam będzie sobie dobierać tam do jakichś pojemników i w ten sposób działać. Natomiast też co słyszałam i no nie wiem, tak jakby mnie troszkę zdziwiło, takie te ostatnie doniesienia, że w ogóle te negocjacje
które miałyby się odbywać między Ukrainą a Rosją, było podane jedno z miejsc, Mińsk, tam na Białorusi, a Ukraina powiedziała, że oni chcą, żeby to była Polska, a konkretnie Warszawa, miejscem negocjacji między Rosją a Ukrainą. No i tutaj jakby temat się kończy. Nie jest nic powiedziane, co dalej w tej kwestii. Trzeba wiadomo śledzić na bieżąco. Ja śledzę, ale to też wszystko zależy, jakie te informacje będą przekazane, czy wszystkie, czy prawdziwe. To też trzeba to wszystko rozsądnie, z dozą ostrożności weryfikować. I też mam akurat i sąsiadkę nawet w wojsku. Służy tam w Rzeszowie. Wiadomo też, że oczywiście nie może ujawniać takich rzeczy, bo tutaj obowiązuje tajemnica służbowa. Ale też no, szczęśliwa nie jest. Bo jak Państwo słyszeliście, jest taka pełna jakby mobilizacja i wojskowi, służby mundurowe są jakby z urlopów zawracani tutaj do służby z powrotem, żeby przerywali te urlopy. Także tutaj przede wszystkim, no, co pozostaje, nam mieć nadzieję, która umiera jednak ostatnia, że to jakoś wszystko po prostu się trochę zminimalizuje, eskalacja konfliktu zbrojnego się zmniejszy. Wreszcie może na drodze negocjacji i jakoś to wszystko zostanie zażegnane. Po drugie, też pozostaje i modlitwa. Także oczywiście lepiej się modlić, niż nie robić w tej kwestii nic. Na razie tyle możemy. To dziękuję wszystkim Państwu za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Natalia Żurecka-Gin.